Szymonie, cenny punkt na wyjeździe, ale chyba wszyscy ostrzyliśmy sobie zęby na te trzy, prawda? Tak, zgadza się. Chcieliśmy ten mecz wygrać po nie najlepszej pasie ostatnio. Chcieliśmy ten mecz za wszelką cenę wygrać i no niestety się nie udało. Sytuacje były, ale czegoś znowu zabrakło. Twoje dwie bramki, ale chyba myślę, że oddałbyś chociaż jedną, żebyśmy zdobyli właśnie te trzy punkty. Zgadza się. Chcieliśmy, mówię, trzy punkty zdobyć. Nieważne, kto strzela, ważne, żebyśmy mieli te punkty, a no tego brakuje. Dużo emocji, też chyba sędziemu wymykł się ten mecz spod kontroli w pewnym momencie, ale to my mieliśmy przewagę właśnie, prawda? No tak, sędziemu się wymknęło co nieco w drugiej połowie, ale faktycznie graliśmy z przewagą jednego zawodnika i jako doświadczona drużyna i mająca duży potencjał powinniśmy to lepiej wykorzystać. Wracamy do Sosnowca z punktem i teraz przed nami spotkanie w środku tygodnia z Chrobrem Głogów. Jak przygotowujecie się do tego spotkania? Na razie się jeszcze nie przygotowywaliśmy na to spotkanie. Myśleliśmy tylko o drużynie z Bytowa i po powrocie na pewno sobie usiądziemy, porozmawiamy. Jasne. Punkt już za nami, a ja życzę dobrej podróży i szerokiej drogi. No dziękuję.